Polska stanie się krajem wojskowym. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, a to wiąże się z konsekwencjami dla nas wszystkich. No właśnie, co to będą za konsekwencje? Jak brzmi ta przerażająca, mrożąca krew w żyłach wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzyb dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost: Polska stanie się krajem wojskowym. Przerażające słowa jasnowidza z Człuchowa. No i mówi, co praktycznie będzie mieć miejsce, jeśli chodzi o sytuację w Polsce. Wszystko w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wszyscy praktycznie wiemy, co tam się dzieje. No więc jasnowidz mówi w ten sposób, tak, że praktycznie Polska zamieni się w kraj wojskowy, że wojska będą stacjonować w różnych rejonach kraju. Niekoniecznie to będą wojska polskie, będą to wojska obce, zagraniczne, które będą tutaj w gotowości. Następnie jasnowidz mówi, że tutaj jeśli chodzi o Polskę, to w części praktycznie wschodniej zostanie tam wprowadzony właśnie ten stan wyjątkowy, ale on będzie inny niż ten, który ma miejsce teraz, ponieważ ten stan wyjątkowy teraz jest, on został praktycznie przedłużony, nie można go przedłużać w nieskończoność, może to być praktycznie stan wojenny albo po prostu jakaś inna stanu nadzwyczajnego. No i kolejna sprawa, ma mieć tam miejsce też strefa demarkacyjna, czyli taki pas praktycznie wyjęty spod jakiejkolwiek kontroli i polskiej, i też po prostu tutaj właśnie białoruskiej, czyli niekoniecznie to musi być praktycznie granica polsko-białoruska, ale to może być taki pas właśnie już po stronie polskiej, ale będzie to praktycznie strefą demarkacyjną, gdzie będzie zakaz praktycznie przemieszczania się, tak, gdzie właśnie ci uchodźcy, czy dokładnie migranci, mogą się przedostać na stronę właśnie Polski, tak. Mało tego, jasnowidz mówi w ten sposób, że przebrani ludzie będą na granicy, dojdzie do prowokacji, padną też strzały, natomiast tego nie zrobią Białorusini, tak. Następnie jasnowidz mówi, że widzi też dym żrący w dwóch tak naprawdę odrębnych miejscach. Czyli przebrani ludzie na granicy dokonają prowokacji, padną też strzały, tego nie zrobią Białorusini, dym żrący w dwóch praktycznie odrębnych miejscach na granicy polsko-białoruskiej. No, kwestia praktycznie tego dymu żrącego to może być kwestia właśnie tego, że na przykład może tam być gaz łzawiący użyty, tak? Praktycznie tutaj media przedstawiają, chociażby na YouTubie można zobaczyć zapisy z właśnie dronów, które przelatują tą granicą, to na przykład są tam jednostki policji, wojska, tak? Też są po prostu tutaj nawet armatki wodne. Natomiast ta kwestia tych przebranych ludzi to może być kwestia nawet nie migrantów, tylko kwestia na przykład ludzi, którzy będą przebrani za na przykład wojskowych i którzy będą w rejonie tej granicy polsko-białoruskiej, tak, którzy właśnie mogą dokonać tej prowokacji, bo wtedy ciężko byłoby zrzucić na przykład winę na stronę polską czy też białoruską, a dokonałaby tego po prostu inna strona. No, zarówno żołnierze po stronie polskiej, jak i po stronie białoruskiej wiedzą, że nie mogą oddawać strzałów, nie mogą praktycznie strzelać, więc no, taka prowokacja byłaby dokonana po prostu przez zupełnie inną grupę, przez zupełnie inne siły, które zrobiłyby to po prostu, żeby kompletnie skłócić tę sytuację, można powiedzieć, włożyć praktycznie kij w mrowisko, jeśli chodzi o tą sytuację na pograniczu, sytuację na granicy polsko-białoruskiej, tak, na sytuacji polsko-białoruskiej. Następnie bardzo dużo wojska ma pojechać praktycznie na wschodnią granicę. To już ma miejsce, tak, to wszyscy możemy praktycznie zaobserwować, zauważyć. Mnóstwo jest filmików na YouTubie, gdzie ludzie, którzy mieszkają właśnie w tamtych rejonach, pokazują po prostu, tak, mnóstwo tam wojska dociera, tak. Ostatnio też taki popularny widziałem filmik na YouTubie, gdzie mężczyzna furmanką jedzie po prostu, koń, tak, więc wóz zaprzęgnięty koniem jedzie praktycznie ulicą, to gdzieś po prostu przy granicy właśnie z Białorusią, a tam praktycznie całe ciężarówki wojskowe i tak dalej, więc no ciekawa taka sytuacja tak naprawdę, tak. Natomiast rzeczywiście coraz więcej tego wojska zmierza na granicę tutaj wschodnią. No i tu jasnowidz mówi w ten sposób, że jest to atak na ład bezpieczeństwa Polski, a także Litwy, tak, jeśli chodzi o kwestie granicy, tak, jeśli chodzi o kwestie praktycznie granicy tutaj tego, co się tam praktycznie dzieje, tak? Tego, co się praktycznie tutaj dzieje. Polska ma stać się właśnie tutaj krajem wojskowym, czyli żeby strzec bezpieczeństwa, to nie tylko będzie potrzebna policja, ale też wojsko w dużej liczbie, praktycznie w dużej mierze. No i Polska zupełnie zmieni swój charakter, tak? Jako stanie się praktycznie państwem wojskowym, też praktycznie prowadzenie tych stanów specjalnych w Polsce, czy wyjątkowych, czy nadzwyczajnych, one będą dawać większe uprawnienia, jeśli chodzi o wojsko. Większe praktycznie uprawnienia dadzą, jeśli chodzi o wojsko. No i tutaj teraz jeszcze w ten sposób Jasnowic mówi, że w Polsce mogą wystąpić problemy z gazem, z prądem, może mieć miejsce lockdown, tak? Polska przez problemy na granicy zostanie złamana, tak? Bo wcześniej praktycznie była oporna, nie zgadzała się na coś praktycznie, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, natomiast kwestia praktycznie na granicy ma złamać Polskę, jeśli chodzi o podjęcie decyzji w sprawach międzynarodowych, tak? W sprawach praktycznie międzynarodowych. I teraz Jasnowic mówi w ten sposób. Jest dokonywany podstęp w stosunku do Polski, za którym stoi wiele państw. Dokonywany jest praktycznie podstęp tutaj w stosunku do Polski, za którym stoi wiele państw, czyli jest to inspirowane nie przez jedno państwo, ale przez praktycznie wiele państw. Od tego ma się zacząć trzecia wojna światowa, a Polska ma być praktycznie terenem, gdzie mają się znajdować bazy wojskowe, bazy logistyczne, gdzie będą rozmieszczone wojska. Polska nie ma w jakimś dużym stopniu ucierpieć, natomiast na terenie Polski mają się właśnie znajdować bazy wojskowe, a cała ta sytuacja powoduje, że właśnie ma wymusić na społeczeństwie, czyli na nas po prostu, na obywatelach, że się zgodzimy na to, żeby wojska właśnie stacjonowały, żeby wojska były na ulicy, także po prostu do Polski, żeby przyjechały na przykład wojska zagraniczne, wojska w ramach NATO i tak dalej. No i tutaj Jasnowic mówi, że nastąpi właśnie ta prowokacja na wschodzie, przez to większa ilość wojska, jeszcze większa niż to ma miejsce, tam pojedzie. To będzie praktycznie mieć miejsce, tak? Będzie miało praktycznie miejsce, jeśli chodzi o sytuację praktycznie na granicy z Białorusią. No ostatnio Łukaszenko wypowiedział się, że może praktycznie Polsce całkowicie zakręcić kurek z gazem, albo też po prostu może tutaj częściowo zakręcić kurek z gazem. No i to jest praktycznie no, dosyć niebezpieczna sytuacja dla Polski, a także dla innych krajów europejskich. No i bo to jakby Łukaszenko powiedział w kontekście granicy polskiej, tak, tam jest chyba granica w Kuźnicy, nie wiem, czy ona została zamknięta, czy nie, ta sprawa też po prostu bardzo szybko się rozwija dynamicznie, natomiast no właśnie było takie pytanie, dlaczego na przykład ta przejście graniczne nie zostało zamknięte, skoro te relacje z Białorusią nie są takie dobre, no właśnie, bo jeżeli strona polska zamknie, no to wtedy po prostu Łukaszenko może wykorzystać ten argument, a więc może tutaj zakręcić gaz jako dostawę do Polski, tak? Dostawę do Polski, ale też do innych krajów. No i tu Jasnowic mówi o przebranych ludziach na granicy, że ma być praktycznie prowokacja. No pamiętamy kilka lat temu, jak nastąpiła aneks Krymu przez Rosję, to też były tak zwane zielone ludziki, tak? A więc ludzie, którzy byli dobrze wyposażeni, uzbrojeni, ale nie mieli mundurów, jeśli chodzi o emblematy, jeśli chodzi o flagę państwa i tak dalej. Natomiast no oczywista sprawa, że to nie była jakaś grupa separatystów i tak dalej, no bo oni nie mieliby, skąd mieliby pieniądze na to, żeby mieć po prostu broni i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o tych migrantów, no to oni póki co nie są uzbrojeni. No przerażająca byłaby sprawa, gdyby na przykład oni zostali w jakiś sposób uzbrojeni. No ale może być właśnie ta prowokacja, mogą być jakieś strzały, może być po prostu gaz łzawiący użyty. Tak, widzimy na przykład tam takie obrazki, że ci migranci, jeden migrant podchodzi do drugiego, do dziecka, pali papierosa i dmucha temu dziecku w oczy, żeby to dziecko miało po prostu oczy załzawione. No i potem media przyjeżdżają na granicę polsko-białoruską po stronie Białorusi, relacjonują to na cały świat i mówią, że są poszkodowani, że to, że polskie władze nie chcą wpuścić, że polskie wojsko jest niedobre i tak dalej. No, dokonywana jest prowokacja, tak? Dokonywana jest praktycznie prowokacja, pokazywana Polska z tej złej, negatywnej strony i tak dalej. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy ta sytuacja po prostu dalej się zaogni, bo jeszcze tutaj Jasnowic Jackowski mówił w ten sposób, jeśli chodzi o sytuację na granicy, to ta sytuacja będzie falująca, a więc raz lepiej, raz będzie gorzej, że problemy energetyczne, jeśli chodzi o Polskę, jeszcze po prostu dotkną Polskę w tym roku, natomiast kwestia imigrantów czy migrantów na granicy, to będzie kwestia falująca, a więc raz będzie lepiej, raz praktycznie będzie gorzej, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na granicy. Tylko pytanie, co tak naprawdę znaczy, tak, że raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, to znaczy, że co jednego dnia przyjedzie ich 10 tysięcy, potem przez 2 tygodnie nie przyjedzie nikt albo 100 osób, czy w sensie takim, że jednego dnia będą zamieszki tam, będą starać się, no już tam tworzą praktycznie obozy, no, ale to jest oczywista sprawa, jeżeli przebywają przez dłuższy czas, no to tak, ludzie po prostu, osadnicy byli w pobliżu rzek, czy w pobliżu tworzyli miasta, to też tworzyli osady, no to może się okazać, że po prostu w pobliżu właśnie tej granicy zaraz powstaną całe obozy, tak, po tysiące, czy też na przykład dziesiątki tysięcy ludzi. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się.